Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Buongiorno, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście Crocs i GeForce Kings, no jak GeForce Kings, no to co lubimy oczywiście najbardziej, czyli oczywiście skrzyneczki widzów, 3600 zł na moim oczywiście koncie, no z tego co widzę, troszkę tutaj skrzynek jeszcze porobiliście, więc otwieram oczywiście sobie dzisiaj na pierwszy ogień skrzyneczka Crocsy. Zobaczmy co to jest, 39,80 koszt jednej takiej skrzynki, więc otwórzmy sobie 319 zł, przypominam oczywiście o kalendarzu, jak chcesz wziąć udział, no to oczywiście sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście z numerkiem z kalendarza i dopisz gościu, czy zrobiłeś mi skrzyneczkę na GeForce Kings. Jak nie, to napisz czemu jeszcze tego nie zrobiłeś, stary. No i oczywiście dołącz na Discorda, mam to sprawdzą. No i oczywiście jedna z najważniejszych rzeczy, ale każda jest równie ważna, czyli oczywiście użycie kodu Crocsy na GeForce Kingsie. Jak jestem pełnoletnim, to oczywiście logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz sobie tutaj w lewym górnym rogu kod promocyjny i wpisujesz oczywiście kod Crocsy przez 2x, 25% więcej do wpłaty każdej i oczywiście kasę na start dla nowych użytkowników. A jak chcesz sobie wpłacić oczywiście kaskę na GeForce Kingsa, to klikasz oczywiście ją doładuj i ty sobie możesz wszelakimi metodami płatności konto doładować bliki, PSC i wiele więcej. Jeszcze ze 3 sobie otwórzmy, 119 zł. Ta skrzynka kosztuje, widzę, że już ją otwierałem kiedyś albo ktoś ją otwierał. Ostatnio znalazłem bardzo fajną skrzynkę od widza, tylko problem jest taki, że bardzo dużo z niej leciało przez pierwszą część filmu, a potem coś mi, że tak powiem, bardzo się nie podobało i mnie zerowało. No to jest skrzynka, którą ja już dobrze znam. No jest to skrzynka z kategorii tych pedrylskich, no ale dobra. Jedna, myślę, że komu nie zaszkodzi, no jedna P250 za 14 zł. Najdroższa moja P90 chyba w życiu, ale ja będę sobie wracał co jakiś czas na to skrzynię. Może kiedyś się w końcu uda trafić z niej coś innego. No dobra, zjedźmy sobie niżej troszkę i otwórzmy skrzyneczkę. Kurczę, czy są takie droższe, ja bym chciał coś właśnie tańszego znaleźć tutaj, żeby wiesz, żeby nie było, że tylko te droższe skrzynki. Crocsy dla Crocsy, serduszko, dwa razy otworzone, więc pewnie coś tu klikałem kiedyś. No ale zobaczmy, jest neonowa rewolucja, jest Cyrexik, do tego Atomic Alloy, to jest dość okej drop, 324 zł. No spoko, no jak jest plus, no to sobie zakręcę jeszcze raz. Może uda nam się Good Knife'a zdobyć! Widzu! 2% na niego tutaj dałeś, ojoj. No to jest 600, no powiem ci stary, że zaskoczyłeś mnie tutaj tą skrzynką. 50 na 50, okej, okay. 50 na 50 to spróbujmy. 4 awupki byłoby spoko, no mamy 2, jest to na pewno minus. No kurczę, żeby wyjść na plus, no to by musiały 3-4 poleć. No dobra, zobaczmy jeszcze raz tą skrzyneczkę. Czy będzie lepiej? No są 3, więc jest lepiej. Ale czy to teraz da nam faktycznie zarobek? Jest 412 zł? No ale co za zarobek, stary? Jest 15 zł zarobku. No ale nie po to chyba tutaj, że tak powiem, przyszliśmy, nie? No spróbujmy coś innego tutaj znaleźć. X5. Co my tu mamy? 55 na petunie. No dobra, z 5 otwórzmy. No jak już jestem, no to otworzę, tak? Jak już jestem, to otworzę. Nie będę, że tak powiem, widza tutaj ignorował. No. No dosyć przeciętnie to otwarcie. No ale spokojnie, może trzeba dać jej się naprawić, tak? Zobaczmy tym razem. No jest to na pewno lepsze otwarcie. No jedna tylko tapetka Franklin, na którą było 55% i no tutaj już coś tam sypnęło, 120 zł, więc no jest to profit, jak najbardziej. Kurczę, takie drogie niektóre są te skrzynki, no naprawdę, nie wiem, wy naprawdę chcecie chyba, żebym tutaj, że tak powiem, doprowadzić do, wiesz, bankructwa. Crocsy S, no tą skrzynkę też już bardzo dobrze znam, z tego co widzę, no zobaczmy, może akurat nie poleci ten Safari Mesh. No jest Asimov, no okej, okay, jest Asimov, to jest otwarcie na zero.
No właśnie, znaczy na zero, czekaj, my ile? 400 zł my, dobra, never mind. Coś się zepsuło, coś się bardzo nawet zepsuło. 7% Delore, stary. Dobra, stary, jak trafimy Dragon Lore. Już tyle razy tą szynkę widzę, otworzyłem. No, troszkę otworzyłem, teraz no, nie będę ukrywał. Zdarzyło mi się zakręcić. No jeszcze jedną niestety nie mam, no ale może kiedyś się uda, może kiedyś się uda. 1200 zł, kogo tu odkleiło? No nie, no to jest za duża strata. W sensie, za duża potencjalna strata względem tego, co możemy wygrać tak naprawdę. Mam tam 40% na wygranie itemu wartego 1600. Więc, no, brak profitu trochę, tak? Brak strat, za to mamy tutaj skrzynkę. No mam nadzieję, że tej straty nie będzie, bo jak będzie, to będzie mi bardzo przykro. Widzu, co ty zrobiłeś? Czy ty się dobrze czujesz? Czy ty się, stary, dobrze czujesz? No co ty zrobiłeś? No co ty zrobiłeś? Dobra, skipujemy animację, lecimy jednopro... Okej. Pierwsze otwarcie już, no spoko. 33 zł. Koszt 5 takich skrzynek na raz. Spróbujemy, no jest kolejny kolejny, co się dzieje? 1%, tak tylko przypomnę, halo? No tutaj bez. Ale spróbujmy sobie jeszcze, no może jeszcze jeden nożyk tutaj wyfarmić. Może akurat się uda, no teraz niekoniecznie. Więc co, może po prostu zostawię te famasy i potem to posprzedamy, bo to i tak jest, wiesz, nic na to nie zmienia. No jest good knife, okej, spoko. A wydajmy sobie może tą resztę, co my mamy tutaj, na te skrzyneczki po prostu jednoprocentowe. I zobaczymy w ekwipunku potem, ile nam się z tego uzbiera. Przypomnę, to jest 33 zł za 5 skrzynek. Wydaje mi się, że to nie jest jakiś mega zły biznes, biorąc pod uwagę, ile póki co udało nam się tutaj tych noży wyciągnąć. Chociaż teraz, no coś się tutaj... O, jest, okej, okay, super. No jeszcze by się kilka przydało tutaj. Tak muszę kontrolować ten balans kątem oka. No ale najwyżej nie otworzymy więcej, tak? No ale zobaczmy. 1%, zawsze spoko, nie? 1%, kilka procent na profit. Zawsze sobie lubię zakręcić, tak? Więc ja chcę zrobić skrzyneczkę dla wuja. Żeby wuja krok otworzył. To zrób. Jest kosa kolejna. No, myślę, że z 1500 zł na pewno mamy. No, jakby jeszcze tutaj jedną udało nam się wyczaić. No, chyba nie będzie jeszcze. Dobra, zobaczmy teraz, ile mamy weku. Mamy weku łącznie... Okej, to się nie sprzedaje wszystko. To się musi sprzedać znaczna część, że tak powiem, tych tutaj skrzynek mam 51 przedmiotów. No to, że nie możemy wszystkiego naraz sprzedać, no to kurczę, bardzo jestem z tego powodu zły. Proszę to naprawić. Proszę to naprawić, proszę to udoskonalić. Co my jeszcze tu możemy otworzyć? No nie chcę jakiegoś mega strzału robić tak naprawdę. No ten brat strat. Brak strat, kusi. Dobra. Spróbujmy. Może się naprawi. No jakby ta awupa fate poleciała. No jakby awupa fate poleciała. No, to by było coś. To by było naprawdę coś. No jest minimalny profit. Jest minimalny profit. No mam na tą skrzynkę. No mam na tą skrzynkę. No ja wiem, że na nią mam. Jest najgorsze, że wie... tysięcy, dzień dobry, lekką ręką. Yeah! No i memy te, 7, ja nie mogę. 7%, no i mamy Dragonlore za, łohoho, warta 20 koła, stary. Dragonlorka warta 20 koła, dzień dobry, bang. No powiem ci tak. Ja już jestem ukontentowany, tak? Ja jestem ukontentowany tym, co się dzisiaj wydarzyło. Kurczę, mogłem w sumie tego nie sprzedawać, ale... No jak już sprzedałem, no to mi się kliknęło niechcąc, tak? A otwórzmy 4. Myślę, że to będzie głupi pomysł. Ale jak już mam większą, że tak powiem, sumę, to mi czasem lubi odwalić. No jest Dragonlorka kolejny, tak? No... Jak nie oddawało,
To teraz zaczęło dawać mocno. No jak teraz jeszcze poleć, to już się będę śmiał. 4 razy 7, stary. No nie wierzę, ty no. No ładnie, no nie powiem, że nie. 4 razy 7 to jest, stary, 28. 28% w 4 takich otwarciach na Dragon Lore jest. Trafiłem 2. No teraz już niestety bez żadnej, no ale... Wydaje mi się, że każdy jest ukontentowany, tak? Dwie Dragon Lore, stary.